Jak projektować garderobę? Część druga. Pamiętajcie, że jeżeli robicie drążki montowane do półki, do górnej półki, to rozpiętość pomiędzy tymi drążkami nie może być więcej niż 80 cm ze względu na ciężar. Jeżeli macie drążki pomiędzy półkami, to odległość nie powinna przekraczać 120 cm. Jeżeli planujecie ubrania wiszące, a to jest bardzo wygodne na wieszakach, tak jak tutaj, to musicie pamiętać też o ubraniach długich i krótkich, tak? Czyli jeżeli macie na przykład sukienki długie płaszcze, to powinniście mieć odległość około 130-170 cm. Krótkie sukienki, spodnie, kurtki, marynarki 100 do 120 cm. Bluzki, koszule, kwadraty 90 do 100 cm. Spódnice i spódnice takie przewieszane około od 70 do 80 cm. Ubrania złożone, kozaki, torebki 30 do 50 i buty, kalosze, szuflady na bieliznę 25-30. To są wymiary, które są niezbędne do tego, żeby ta garderoba była funkcjonalna. W szafach z drzwiami przesuwnymi głębokość takiej szafy powinna wynosić 60 cm. Jeżeli mamy prowadnicę dolną i mamy na przykład dwa skrzydła, dwa tory, to te tory zabierają nam około 8 cm, więc taka szafa będzie miała około 68 cm. Jeżeli ta szafa jest dłuższa i ma na przykład trzy tory, to te tory będą zabierały 10 cm, czyli już nasza głębokość to będzie 70 cm. Szczególnie jeżeli macie szafę za drzwiami, to zwróćcie na to uwagę, bo jeżeli zabraknie Wam centymetrów, no to po prostu te wszystkie wieszaki będą wisieć pod kątem i będą zahaczać o front przesuwu.